Ale pięknie. Witam znowu na szlaku. Witam w Portugalii. Jestem w miejscowości Sines, na zamku konkretnie, fenomenalny zamek. Miasteczko też bardzo ładne. Tutaj 3 km dalej zaczyna się szlak Rota Vicentina. Będę podążać jego nadmorskim wariantem Fisherman's Trail. Ten szlak ma 230 km. Planuję raczej taką lajtową wędrówkę, także mam aż niecałe 9 dni na jego przejście. Myślę, że będzie super. Bardzo się stęskniłam za oceanem i za ciepłą pogodą. Miałam już tak strasznie dość tej pogody okropnej, która ostatnio w Polsce była. Cały czas wiatry, fronty z deszczem, ze śniegiem. Masakra, więc spojrzałam, gdzie można byłoby pojechać i wyszło mi na to, że właśnie do Portugalii. Tak więc jestem i ruszam w tamtą stronę na początek szlaku. Jak pewnie zauważyliście, uwielbiam wszelkiego rodzaju starożytności i ruiny, a akurat trafiłam na ruiny. Ruiny rzymskiej, fabryki, przetwórni ryb. Tutaj w czasach Cesarstwa Rzymskiego, kiedy teren obecnej Portugalii należał właśnie do cesarstwa, była taka mała osada nad morzem, no i tu właśnie przetwarzali te rybki. Tu są mury i tam jest za mną taka też oszklona witryna, gdzie opisują, jak te wszystkie rybki ładowali do amfor i potem mogli je na statki wkładać. Ten kawałek asfaltu nie był przyjemny, ciężarówki, duży ruch, ale potem kawałek drogą gruntową już wzdłuż asfaltówki. Teraz czeka mnie parę kilometrów jeszcze asfaltu, ale już mniej uczęszczaną drogą. Widzę ocean, widzę surferów, jest fenomenalna plaża, cudownie to wygląda, no więc lecę w tamtą stronę. To jest pierwszy znak. O. Na razie. Bardzo późny wschód słońca, dopiero gdzieś za 15:08, a ja wyszłam tuż po 8:00. Piękna pogoda znowu. Fale się rozbijają, taki widok za mną.
ścieżka przede mną. Zapowiada się fajnie. Bardzo mi to przypomina poprzednie wędrówki nad oceanem, siłą rzeczy, zwłaszcza Nową Zelandię, początkowy odcinek Te Araroa. Nawet są tu takie same roślinki. Nie wiem, jak się nazywają, mają takie mięsiste liście i astrowate kwiatki. Później pokażę. Myślałam, że w Nowej Zelandii to jest rodzima roślina, ale chyba właśnie nie, znowu. Niedużo ludzi, tylko jakieś camperwany, przyczepy i tak dalej. Na parkingach rozsiani, a no ja miałam biwaczek na plaży. Znaczy nad plażą, bo na plaży to z powodu pływów i tak by się nie dało. Bardzo wilgotno. Miałam bardzo dużo kondensacji niestety. I gdybym nie pochowała na noc rzeczy do worków, to one też byłyby całkiem mokre. No ale tak pochowałam, że tylko namiot jest mokry. Trochę śpiwór wilgotny. Tragedii nie ma. Piaszczysty szlak, także przewijam się z trudem. Ale są takie kawałki. Niektóre są twarde, niektóre miękkie. Ale w ogóle fajnie, że jest ścieżka, a nie jakaś tam znowu droga. Wczoraj kawałek przeszłam plażą zamiast drogą, więc spoko. No właśnie, mewa frunie i widok na ocean. O, to jest właśnie ta roślina. Tutaj ma kwiat. On się jeszcze nie rozwinął, bo jest wcześnie rano, ale niedługo się rozwinie. Doszłam właśnie do pierwszego miasteczka, już szlakowego, portokowo, bardzo turystyczne. Nikt się tu na mnie nie patrzy jak na wariata. Taki ładny tu jest plac, małe białe domki, jest woda. Tutaj jest taka fontanna, woda działa, teraz mogę wam pokazać, że działa. O, leci, więc można się tu zaopatrzyć w wodę. Zupełnie inaczej niż na Sendero de Sierra Morena w Hiszpanii, gdzie byłam 2 lata temu. To było 600 km. No i cały czas szłam przez takie dzikie góry, przez jakieś wioski, miasteczka, w których turyści rzadko bywają. Było tam Camino, ale nikt nim nie chodził prawie, więc wyglądałam dziwnie, a tu jestem zupełnie normalna, jest pełno niemieckich turystów. Jest normalnie i fajnie, właśnie to, czego oczekiwałam, tylko że nie ma żadnych hajkerów. No, może dlatego, że jest luty, może dlatego, że wiadomo, jak jest z podróżowaniem, a może po prostu jeszcze mnie to czeka. Tam jest z tyłu ładny kościółek. Obejrzę jeszcze ten drugi plac, który tam jest, no i śmigam dalej. Pojawił się też klasycznie znakowany GR, który jest częścią E9, czyli tego samego długodystansowego szlaku, który wjedzie polskim wybrzeżem, ale idzie trochę inną stroną morza, to znaczy bardziej drogą niż mój szlak, bo mój szlak skręca na ścieżkę.
gdzieś na szlaku rybackim przeszłam więcej plaży niż wybrzeża, niż przez 2 miesiące w Chorwacji. Fenomenalnie, naprawdę. Zobaczcie na tą kipiel, która tam huczy w dole. W powietrzu unoszą się kropelki wody, bo te fale ogromne się rozbijają tam na dole. No ale nie jest też całkiem łatwo, jest całkiem gorąco, to znaczy 22 w cieniu, ale słońce to wiadomo, że więcej. No i szlak, choć płaski, to nie jest wcale taki łatwy właśnie ze względu na to, że jest cały czas grząski piasek. No nie cały czas, ale bardzo jest go dużo. Przez jakiś czas szlak omijał te najwyższe wydmy tutaj. To nie był ciekawy fragment, a też było tam pełno grząskiego piasku. No więc człapię sobie powoli. Jeszcze jakieś chyba 7 czy 8 km i będę szukać biwaku. Słońce zachodzi, idealnie zdążyłam, rozbiłam namiot na wydmie, znalazłam takie super miejsce, którego już ktoś kiedyś używał i idealnie na moje 6 śledzi było 6 kamieni do przytwierdzenia, bo tu jest piasek, więc byłby problem. Ach, to słoneczko chowa się za mgiełką, która jest nad oceanem i nie widać tego momentu, kiedy się chowa za wodę, właśnie chowa się za mgiełkę, za taki opar, który się nad wodą unosi. Ale udało mi się dosyć wcześnie dzisiaj rozbić, bo też nie bardzo było wyjście, bo dalej jest trochę cywilizacji, więc tam się nie ma gdzie rozbić. Generalnie tu nie wolno biwakować, jak widać. Ale właśnie takie miejsca można znaleźć, gdzie ktoś już kiedyś był, bo wiadomo, że ludzie biwakują tylko w stylu Leave No Trace i te 6 kamieni to jest maks, co można po sobie zostawić. Także ja je też oczywiście tu zostawię dla następnych. Popatrzę sobie na morze, zjem kolację. Dzisiaj będzie zupka dyniowa z kukurydzą, to znaczy z polentą, którą przywiozłam z Chorwacji, bo zawsze sobie jakieś jedzenie na pamiątkę przywożę do zjedzenia na następnych wycieczkach. No i pewnie jakiś kisielek i powolutku spać. Na razie. Dziś dzień rozpoczynam od wizyty w miasteczku Villa Nova de Milfontes. Tu jest publiczne WC. No i kranik z wodą. A teraz celuję w supermarket. Nie za dużo w tym sklepie jest, ale udało się coś wydobyć. Mam bardzo twardy ser, miękki ser, chyba jest kozi. Koncentrat pomidorowy, kiełbaskę i filmy suszone. Tu jeszcze dział owocowy. No i pieczywo osobno. Kupię masz bułeczkę albo dwie. I lecę dalej. Idę teraz drogą i myślałam najpierw, że to sznurek, potem, że wąż. A to jest cała seria gąsienic, które usiłują przejść na drugą stronę. Ale jest duży ruch i chyba im się to nie uda, więc cóż, wezmę i pomogę im przejść na drugą stronę. Spróbuję wziąć je do ręki i przenieść. Ale fajne. Świetne są. Thank you.
znacznie lepiej się idzie. Było sporo takiej fajnej, normalnej, twardej ścieżki. Teraz znowu wydmy, ale w każdym razie nadrobiłam coś na drodze i na tych fajnych ścieżkach, więc dziś mam dobry czas. Teraz czas na lunch. Mam świeże bułeczki. Znalazłam fajne pieczywo i mam nową porcję sera. Specjalnie wzięłam z Polski profesjonalny nóż, bo wiem, że sery twarde kroić Victorinoxem Classic to nie jest za fajna rzecz, więc wzięłam do twardego sera porządny nóż. Mam taki fajny, dojrzały. O. Ludzie zazwyczaj nie kładą tych dojrzałych serów do kanapek, ale czemu nie? Nie jest tu nigdzie napisane, że nie wolno. No właśnie, pyszne. Zmieniła się pogoda, nadeszły chmury, tak jak to zwykle bywa nad morzem, powoli się nasunęły właśnie z nadmorza i w nocy ma padać, ma być 6 mm deszczu i dlatego chciałabym znaleźć jakieś dobre miejsce dzisiaj, wyjątkowo dobre pod namiot, ale mam jeszcze 2 godziny, więc to nie będzie tutaj, a tutaj jest idealnie, nagle się też zmienił właśnie krajobraz, pojawiły się sosny gęsto rosnące. A jak tu cicho, wreszcie nie huczy ten ocean tak strasznie. Nie żeby mi przeszkadzało, to w sumie jest bardzo fajne, ale pewnie ścieżka dźwiękowa jest raczej nietypowa. Na tym filmie cały czas huczy. No tak, więc nie wiem jak długo potrwa ten las, ale póki co jest bardzo ładnie. Dalej pojawiły się eukaliptusy. One tu oczywiście nie są rodzime. Sadzi się je po prostu w Hiszpanii, zresztą też tak. Mam nadzieję, że kiedyś do ojczyzny eukaliptusów też dotrę. Tu jest listek. Można sobie troszkę łamać, rozetrzeć i pachnie jak cukierki na kaszel. Takie zielone. Ładnie, bardzo ładnie pachnie. Mam las, no i mam las. Co prawda jest to śródziemnomorska makia. Takie krzaki znane mi z Chorwacji, ale to jest w każdym razie las i będzie chroniło od wiatru, jeżeli się taki zerwie. No i tu mam bardzo zacisznie. Niedaleko jest droga. Właściwie jest zaraz tutaj. Jest taka ścieżynka, bo tu parkują kampery. Generalnie chodzą tu do WC. Już jestem, tu jest droga, a tam ocean oczywiście, szumi, chmury się zbierają, jeszcze przed chwilą ktoś przejechał, ale wygląda na to, że teraz już będzie spokój, no w każdym razie nie widać mnie tam w ogóle, mój namiot jest raczej w kolorze właśnie takim pustynno-zielonkawym, więc nie jest widoczny. Zresztą, no wiadomo, tu jest pełno śladów po kamperach, nie ja jedna tu śpię, tylko pewnie jedna z niewielu w namiocie, ale nie jedyna chyba, bo widziałam już dzisiaj raz, dwa, trzech hajkerów, a wczoraj jednego minęłam będąc na biwaku, to znaczy on mnie minął, pomachaliśmy sobie, później dzisiaj widziałam jedną hajkerkę z bardzo dużym dojterem, a potem jeszcze w ostatnim miasteczku widziałam parę przy stole piknikowym, ale nawet na mnie nie popatrzyli, a nikt w ogóle nie był zbyt rozmowny i nie chciał gadać. Także
sumie nie wiem, co to za hajkerzy, ale hajkerzy. O, i tyle mam do morza. Wyjdę sobie popatrzeć, zjem kolację. Dziś będzie makaron z kiełbaską i z sosem pomidorowym. Herbatka, czekolada, spać. A jutro się widzimy na szlaku. Nie pamiętam, jak się to miasteczko nazywa, no ale najważniejsze, że jest tutaj kran. Mam całą baterię wody, bo nie wiem, czy mi się uda do kolejnego wodopoju dotrzeć dziś wieczorem, czy jutro rano. Zobaczymy. Pogoda idealna znowu. Spotkałam znowu hajkerów, ale to są tacy jacyś dziwni właśnie. Nie tacy hiker trasze długodystansowi, tylko tacy czyści i nie odzywający się. No, może dlatego, że faktycznie jest tu dużo ludzi. Pierwszego dnia myślałam, że nikogo nie ma, bo nie było, a nagle pojawiło się mnóstwo ludzi i też właśnie idących w odwrotnym kierunku. Z jedną dziewczyną zamieniłam parę słów. Pocieszyła mnie, że jakieś sklepy w niedzielę też będą otwarte, ale też nie mam na to za bardzo co liczyć, więc tak, ale dziś jest dopiero piątek. To nie żart, to naprawdę są zebry. Tutaj mają jakieś takie jakby małe zoo czy coś. Za płotem trochę afrykańskich zwierząt, w tym zebr. Uciekam, bo jeszcze mnie przy skrzynią i też wyląduję za siatką jako zebra. Zgaduję, że miejscowość, w której się teraz znajduję, nazywa się Odeisze, ale całkiem możliwe, że nie. Nie mam zielonego pojęcia, jak się to czyta po portugalsku, ale nie o to mi chodzi. Popatrzcie na to. To jest rzeźba hajkera. Czapka z daszkiem, kiki, co prawda źle ustawione, ale to jest fenomenalna rzeźba. Doskonała. Jeszcze jest rzeźba plażowiczów z deską i parasolem i jest też rowerzysta tutaj, też całkiem nieźle zrobiony. Długo szukałam biwaku, rozbijałam się już o zmierzchu, bo wszędzie jest jakaś gęsta roślinność. Jestem na wydmie, ale w takiej kotlince. Myślałam, że uda mi się rozbić pod jakąś sosną, ale niestety pod sosną jest tak gęsto od jakichś rozmarynów i różnych dziwnych innych kłujących rzeczy, że to nie było możliwe, a tu jest takie idealnie płaskie, piaszczyste miejsce bez jakiejkolwiek wegetacji. Kilka jakichś kępek trawy naokoło namiotu, także akurat, żeby wbić śledzie, bo mam śledzie zwykłe, ale śledzie V, takie no, w takim przekroju, są właśnie stosunkowo najlepiej przyczepne w gruncie. No i dalej jest ciemno jak
jak w nocy, bo jest noc. Jest po 6 już z 20 po, ale dopiero za godzinę zrobi się jasno, bo tak to jest o tej porze roku. Niedawno zaczął piać kogut, a ja myślałam najpierw, że to jakiś taki flet, że może to jakieś, ktoś ma jakiś instrument powieszony gdzieś, bo tu jest 300 metrów dalej małe gospodarstwo. Jak myślałam, że właśnie jak jakaś harfa eolska sam gra na wietrze. Jak wyjęłam zatyczki z uszu, to o, przecież to jest kogut. No, pies też szczekał wieczorem, ale przestał, także było cicho. Teraz ocean nawet jest cichszy niż był wieczorem. Lekki wiaterek. No i pewnie jak słońce wstaje, zrobi się cieplutko. Póki co jest raczej chłodno, pewnie z 10-12 stopni. Trójkerski protip na dzisiaj brzmi: włosy można umyć za darmo w publicznym WC, co właśnie zrobiłam. Dosyć odświeżający zabieg, bo woda zimna, ale ogólnie jest ciepło, więc nic się nie dzieje. Tak, jest tutaj pisuar, ale na drzwiach jest naklejka z osobą w spódniczce, więc nie wiem. Wszystko jedno, w każdym razie włosy umyte, od razu lepiej, można iść dalej. Dzisiaj pierwszy raz lunch wypada nie nad morzem, bo jestem teraz na części wspólnej mojego rybackiego wariantu z wariantem historycznym. To jest taki, są dwa równoległe i jeden biegnie nad morzem, a drugi właśnie tu po wioskach. Wiadomo, że wybrałam ten nad morzem, bo ładniejsze widoki, ale właśnie przez chwilę one idą razem, no i teraz jest tak płasko i no taki teren rolniczy, jakieś takie ugory, kawałki lasu, ale takiego mizernego dosyć, raczej sosny. Tam na horyzoncie jest zagajnik eukaliptusowy, a za nim piętrzą się takie niezbyt wysokie góry, taki mały masyw, na nim są wiatraki i w sumie przypomina mi to Kalifornię, więc fajny widok. Choć nie, Kalifornię generalnie źle wspominam. Nie no, nie źle, ale tak bez szału. No, chmurki jakieś się też piętrzą. Ma być jakieś 0,7 mm deszczu, jakaś szansa. Ale nic groźnego. Byłam w sklepie znowu. Kupiłam sobie na kolację tuńczyka, no i na jutro też, bo jutro niedziela, żeby nie było jakiejś wpadki, to mam od razu na jutro też jedzenie. Więc tuńczyk w oleju. No tak, to jeszcze wszystko mam, bo mam ze sobą i ryż instant i trochę makaronu jeszcze, więc spoko. Teraz znowu będzie ser żółty, herbatniki, pomarańcze, jeszcze kawałek czekolady i coś tam może jeszcze. A na śniadanie na jutro mam świeży kozi ser, ten, który już jadłam. Nie wiem, czy pokazywałam, ale był absolutnie pyszny, więc sobie zapodałam kolejne dwie sztuki. No właśnie, przeszło dwóch hajkerów w przeciwnym kierunku, ale dzisiaj mniej ludzi spotykam, bo wszyscy raczej zostali w miasteczku, więc ja byłam przed nimi, jeszcze nie doszli. Spokój na szlaku.
minęłam Aljezur, miałam nadzieję, że ze szlaku będzie na wychodnym widać zamek, ale niestety nie. Jest gdzieś za eukaliptusami, ale na pocieszenie tu jest stara studnia z X wieku, z czasów arabskich. Nawet tam jakaś kałuża w środku jest. Jestem znowu nad morzem, ale trochę to trwało. Nie zgadza się znakowanie w terenie z mapami CZ już któryś raz z rzędu, ale teraz już był taki długi odcinek i to na dodatek asfalt świeżo wyznakowany, więc nie dobry, więc no trudno, szłam tym asfaltem, no, ale jestem zmęczona, nogi mnie bolą, więc sobie siadłam na chwilę nad morzem. Panowie łowią ryby, zarzucając takie długie wędki nad klifem i to tak daleko po prostu do wody. Fajnie. A tu jest zaraz taka szczelina, jakaś jaskinia, tak pod tym miejscem, w którym ja siedzę, bo huczy morze w takiej dziurze w skale. Tutaj są skały właśnie, ale na pewno zaraz znowu będzie piaszczyście, ale już tylko jakieś 45 minut i biwak. Słońce już dość wysoko, na razie się nie chmurzy, ale znowu zapowiadają jakieś deszcze na dzisiaj. Wczoraj nic nie było, tylko na horyzoncie coś jakieś mgiełki takie deszczowe. A teraz jestem na takim cypelku, na którym są ładne ruiny, ale nie wiem co to za ruiny. Niestety ani w przewodniku szlakowym, tam tylko piszą o tym, żeby iść na kawę i zostać dłużej. Bez sensu. Ja nie piszą nic o tym, co się mija, więc przypuszczam, że to znowu jakiś jeden z tych fortów, które były na wybrzeżu, ewentualnie jakieś arabskie ruiny, ale wątpię, za nowo wyglądają. Przejdę się na koniec i wracam, szlak nawet tu nie zagląda, jest 50 metrów w tamtą stronę. Te ruiny nawet są za siatką, więc może jednak jest to coś bardziej starego niż się wydaje. Tutaj jakby taki okrągły, no nie wiem, studnia, wieża, coś takiego. A tutaj fajne stanowisko dzikiej palmy, to jest rodzima. Palma występuje w Portugalii, w Hiszpanii. O, a tu ma nawet owoce, ale fajne. Ciekawe, czy są jadalne. No niestety jakieś strasznie suche i w związku z tym nie można nawet sprawdzić, jak smakują. Już pokazywałam, ale jeszcze nie komentowałam. Tutaj są bociany. Na wybrzeżu, na klifach właśnie gniazdują bociany. Wcześniej niż u nas, no bo ciepło. I one daleko nie mają z Afryki tutaj. Być może w ogóle tu zimują. W sumie nie wiem, ale wyglądają dosyć egzotycznie. Fajne są. Klekoczą na tych skałach. Znowu niezbyt fascynujący odcinek, ale korzystam z okazji, żeby wysuszyć swoje rzeczy, bo w nocy była znowu paskudna kondensacja, no i namiot mokry, śpiwór też wilgotny.
słońce świeci, więc mi to teraz fajnie wyschnie. A wody co prawda w namiocie było pełno, ale nie do picia. W Arifanie nie było żadnego WC ani publicznego kranu. I próbowałam pukać do drzwi, ale nikt mi nie otworzył, widocznie nikogo nie było. W ostatnim domu ktoś nago czytał książkę na głos z drugiej osobie, więc stwierdziłam, że nie będę ich nachodzić. No i zostałam bez wody, ale potem się nadziałam na Niemców przy kamperze, więc poprosiłam ich o wodę, więc na razie wody mam wystarczająco. Jak będę oszczędzać, to starczy do jutra, jak może jeszcze się ktoś fajny trafi, to jeszcze poproszę, bo niestety po drodze gdzieś nie będzie żadnej już wody. Udało mi się zabiwakować w krzakach. Plaża jest tam, nawet słychać może, a tu są bardzo fajne krzaki, które bardzo fajnie osłoniły mój biwak. Tutaj są pastwiska, te wszystkie górki są wygryzione z roślinności przez krowy i rozjeżdżone przez motory. Bardzo popularne jest jeżdżenie na motocyklach. No właśnie, tutaj jest mój namiot. Padało trochę w nocy i kondensacja oczywiście jak prawie zawsze była, więc wszystko jest takie przesiąknięte już na amen. Nie lubię, ale cóż. Zwijam namiot i idę śniadać na plażę. Podgrzeję sobie, mam palniczek przyszykowany, podgrzeję sobie wodę na kawę i zjem na takiej deseczce, która tam jest na plaży. Fajnie, że się udało taki bardziej liwną trace'owy biwak znaleźć. Tu już inni ludzie zostawili tyle trace'ów. To znaczy, jak zwykle, tam jest takie bardziej jeszcze popularne miejsce, a tutaj chodzą do toalety, ale widać, że tu biwakowanie też odchodzi, bo znalazłam śledź od namiotu.
Ale mam dziś ładny biwak na Wydmach. W miejscu dosyć uczęszczanym, tu wszędzie są jakieś drogi takie wyjeżdżone przez lokalsów. Zachód słońca, a teraz włączyli latarnię morską. Powinniście widzieć tam takie światełko jasne, błyskające. To właśnie jest latarnia na Cabo São Vicente, czyli na przylądku Świętego Wincentego, od którego wzięła się nazwa szlaku. Jutro tam się wybiorę na ten cypelek rano, a póki co cieszę się tym wieczorem. Spotkałam niedawno, przed tym jak się rozbiłam, parę Niemców. O, choinka, właśnie widzę, że też ktoś jeszcze idzie w tą stronę. A ci Niemcy szli w tamtą stronę i też szukali biwaku. Aż się dziwiłam, że nie znaleźli tego, bo jest świetny. Jest schowany właśnie i nie widać z parkingu, z tej latarni, ani z tamtego parkingu, ani z domu, który jest tam w oddali. I jeszcze jest ładny widok i troszeczkę osłonięte. Na pewno wszyscy szukają osłoniętego miejsca, bo się zerwał silny wiatr. Zmieniła się pogoda. Po tym deszczyku ochłodziło się znacząco, jak na tutejsze klimaty, bo wcześniej było 20-22 stopnia, a dzisiaj 15 i tak już ma pozostać przez następne kilka dni. No i właśnie ten wiatr już nie będzie bezwietrznie, tylko właśnie jest tam jakieś 8 na sekundę, więc to nie jest jakiś mega wiatr, no ale w każdym razie wystarczy, żeby troszeczkę łopotało tropikiem, czego nie lubię, ale no trudno do przeżycia. Zobaczymy, gdzie te dwie osoby, które przed chwilą widziałam na horyzoncie, trafią. Może będę mieć towarzystwo? Zobaczymy. Niestety brama jest zamknięta, więc za mur się nie dostanę, ale tam właśnie jest latarnia morska Cabo de São Vicente. To jest przylądek. Z tamtej strony daleko, 300 km zaledwie, jest Afryka. W tamtą stronę jest Ameryka, dużo dalej. W Afryce jeszcze nie byłam, w Ameryce owszem, na wybrzeżu, które wygląda zupełnie inaczej, przynajmniej w miejscach, w których byłam. Ładnie, bardzo przyjemnie. Jakieś mewy skwękają. Paru turystów nielicznych. No szkoda, że nie mogę bliżej latarni podejść, ale tak już bywa. Teraz będę zmieniać kierunek, już nie będę iść na południe, ale na wschód. Muszę się wam przyznać, że mam straszną słabość do muszelek, a zwłaszcza do różowych muszelek. I tu są takie śliczne. O! Ups, jedna spadła, ale widzę gdzie jest. No więc nawet takie koralowe, urocze przegrzebki. Nie wiem, czy się wyostrzę, ale śliczne, no po prostu. Takie maleństwo. Jadą ze mną do domu. Mam plastikowy słoik po Nutelli, więc jest gdzie spakować.
chyba się trochę stresują moją obecnością. No spoko, spoko, tylko przejdę. Już nie, nie wiem. Dziś bardzo długo szukałam miejsca pod namiot, chyba 40 minut błąkałam się tu po okolicy, bo wszędzie albo widać, albo kamienie, albo coś kolczastego rośnie, ale wreszcie znalazłam akurat taka powierzchnia, jaka mi była potrzebna, w miarę płasko, trochę pochyło, ale jest widok na ocean i jest dzisiaj pełnia księżyca. O, trochę za mgiełką ten księżyc, ale w każdym razie pełnia to pełnia. Tutaj składniki dzisiejszej kolacji. To będzie mac and cheese, ale w bardzo wyrafinowanej wersji, bo makaron już oczekuje, już jest ugotowany. Mi będzie jeszcze do niego twardy owczy ser, czarne oliwki oraz pasta pomidorowa i dwa ząbki czosnku. Tak wygląda gotowe danie. No muszę przyznać, że wyszło mi całkiem nieźle. Chyba je nazwę mac and cheese a la Rota Vicentina. To będzie dobra nazwa. Imponujące ruiny. Fort jest z XVII wieku, jak większość z tych, które tutaj są. Wszędzie na wybrzeżu ma grube mury, resztki otworów strzelniczych, była też wieża służąca jako kaplica. No a sam fort służył do obrony wybrzeża i statków przed piratami i korsarzami. Tam przed fortem stoi tablica, na której jest wyjaśniona różnica, więc piraci działali poza prawem, a korsarze w ramach prawa, a robili to samo, czyli łupili wszystko, co się da. Więc takie to były burzliwe czasy, między IX właśnie a XVIII wiekiem było cały czas niespokojnie, więc od stosunkowo niedawna można się tutaj tak bezkarnie przechadzać. Lokalne legendy podają, że fort wybudowano powyżej świątyni Neptuna, która znajdowała się właśnie w dolince poniżej.
Kolejne miasteczko dzisiaj, dziś dzień miasteczek. Udało mi się uzupełnić wodę w WC. Wczoraj musiałam prosić w aptece, bo WC było zamknięte. Ale patrzę, tu są butelki, już to jest któryś dom z kolei z takimi butelkami. Jest napisane, że można sobie napełnić butelki wodą. Więc są tutaj też Trail & Gele, którzy oferują wodę. No super, bardzo miło, dzięki. Już mam, więc nie będę zabierać. Będzie dla następnych. Bardzo ładny kościół, a teraz rzymskie ruiny, z których niewiele zostało, tylko właściwie ten mur, bo za nim są już domy. Znaleziono właśnie ślady całej osady, był akwedukt, łaźnie, no i te naczynia do preparacji ryb, czyli kolejna faktoria rybna nad piękną plażą. Niespodzianka, tu piszą o tych gąsienicach, które parę dni temu usiłowałam przenieść przez drogę, ale mi się nie udało, bo się rozpełzły, a tu pisze, że one są trujące, ich włosy wywołują alergię u ludzi. No widocznie akurat nie mam tej alergii, bo ich dotknęłam. No ale nauka z tego taka, że jak się czegoś nie zna, to lepiej tego nie dotykać. Ostatni zachód słońca na szlaku, ostatni biwak, bardzo inkognito, jestem tak bardzo schowana, ale tam jest droga, tam jest punkt widokowy, tam są jakieś kampery, a tam już jest miasto, więc nie polecam biwakować między Luz a Lagosz, ale tak wyszło, bo jutro mam pociąg o 13, jeszcze chcę kawałek miasta zobaczyć, więc tak, widzimy się jutro na szlaku, ja uciekam, chowam się w namiocie. Jestem już w centrum Lagosz, za mną kolejny XVII-wieczny port, a tutaj mury miasta. Zaraz sobie tam pójdę, zwiedzę miasto, a potem udam się na dworzec kolejowy, skąd odjeżdża mój pociąg i jednocześnie tam też kończy się szlak. Koniec szlaku. Nie mam za bardzo czasu, bo mam za 10 minut pociąg. W ramach podsumowania, jak widzieliście, szlak jest naprawdę mega fajny. Widokowy niezwykle. Świetny na zimę, nie polecam. Latem na pewno będzie okrutnie gorąco i nie nadaje się lato na przejście tego szlaku. Jedyną wadą jest oficjalny zakaz biwakowania. Jest troszeczkę asfaltu i trochę szlak wchodzi w głąb lądu. To jest trochę mniej ciekawe, ale ocean rekompensuje te drobne mankamenty. Także polecam i do zobaczenia na następnym szlaku. Lecę na pociąg.